Hej, witajcie, ja jestem Siejsa, to Maciko na moim kanale. Dzisiaj kupimy sobie biuro. Biuro plus dodatki do tego biura. Wszystko razem, tak jakby w jednym odcinku. Odcinek może być długi, także no, ale będzie szczegółowo. No, oczywiście zaczniemy sobie od kupna biura, jeżeli ktoś nie ogarnia, to polecam polecić znajomemu lub też kolegom, którzy nie ogarniają tego biznesu. Czy kimś zgodzie podesłać, bo wiem, że teraz nowy gracz jest. Także jedźmy po kolei. Jak chcemy kupić biuro, to musimy wejść na Dynasty 8. Ekskluzyw oczywiście stronę. No ja mam darmowe tu oczywiście te biuro jedno. One jest spoko, one są najtańszym biurem. Ale mnie trochę średnio interesuje, to jest trochę droższe. Moim zdaniem najlepsze jest to biuro, ono nie jest wcale takie drogie, bo tu mamy parcie 3 miliony. Tu mamy 2 miliony, tu mamy 4, a to jest chyba za milion oryginalnie. Tu mi się nie podoba wjazd, jest fatalny, trzeba naokoło jeździć. To jest w środku Los Santos najwygodniej. Oczywiście to jest wasz wybór, ja mi się najbardziej podoba, że tylko te kupię. Wystrój wnętrza, no tak naprawdę też kwestia gustu, ja kupię sobie takie nowoczesne. Takie stare mi się nie podobają, a myślę, że na przykład nowoczesny styl asystenta sobie wezmę. Bo na tej koncie gram kobietom. A jak się przy anonimu zaraz sprawdzę, czekajcie, to sobie na odcinku, także wait. Okej, okay, nie tak nie nazywam tego anonimu, tylko misiaki, bo miała postać nazywa się jakoś, moja postać nazywa się jakoś dziwnie, pamiętam, że jak w sumie to można potem zmienić za dorobną opłatą. Schowek na broń, tu macie opisy czego to służy, w sumie ja z tego nigdy nie korzystałem, także no save na kasę, no też, no zamknij banknota, jeszcze jest zbyt duży, no pójść napijeś, no to też tak sam do końca nie wiem, o co z tym chodzi, tam niby jak się ginie, to się tego nie traci. Nie korzystam z tego, także wam nie powiem za bardzo. To jakby te opcje są dla mnie bezużyteczne. Gdy nie będziemy ci mieli, to w sumie też nic nie stanie. I kupno takiego biura to jest około 4 800 000. Czyli naprawdę potężna suma. W sumie sam wykon kosztuje milion, także no, jak na stadzie mieszkanie mamy na to. Asystent, dobra. Aha, jeszcze kup garaż. O, klikło się. Mamy do wyboru 3 garaże. Nie wiem, ten taki jasny mi się podoba. Oświetlenie jakieś lampy. Diamentowe są takie. Te mi się podobają, też są fajne takie orin. Wszystko jest mega ładne, ale to. To jest droższe. To wezmę. Logo. To by też było takie fajne, takie jak ta czcionka. To takie szybkie ściekły trochę, ale to. No to weźmiemy. Aha, mogę oczywiście mieć inny, no dobra. Czy to jest warte? Powiem wam, że tak, ten garaż nie jest tak drogo, jak się okazuje. Ja wam polecam dodać wszystkie 3 od razu, w sensie ja to kupię takie 3, by mnie stać, nie? Żeby was nie było stać, to sorry, ale... Dobra, damy tutaj, nie wiem, to. Warsztat też, jaki, o, taki jakiś teletubisiowy. Taki biedacki, dobra. I to mamy same garaże, 5 milionów to nie jest, no, to nie jest mała kwota, mamy 60 aut, to podzielcie, to by tego trzeba było mieć. Także kwota się robi potężna, ale dobra. Ustaw punkt. Mój asystent dzwoni. Adam, this is your new exec assistant? I'm at the office. I don't even want to know what the price per square foot is for a space like this. Crazy! Let's make some of that moolah back on the new SecuroServe special cargo network, yeah? I'm here and I'm ready. See you soon. See you soon. Welcome back. Dobra, wychodzimy z tego. Nie wchodzimy oczywiście do naszego biura. Mamy taki przycisk i tu będziemy mieli wybór chyba, czy no, czy jestem do garażu, do warsztatu, czy do biura. Ja oczywiście chcę do biura przejść. Madam, welcome to your office. I'm your executive assistant. A to fajnie wygląda. Efficient and impressive and not at all creepy guy who makes your life easy and helps the startup run. The recreational area slash breakout space going through to the executive suite. Check it out. You got everything a founder slash CEO slash industry leader could want. There's the boardroom. The gun locker's been installed to your specification. The safe's been fitted. It's so subtle, no one's even gonna know it's there unless you're showing it off. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a nap, change, or whatever. That's your business. But the most important thing's your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe special cargo network. To take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. Tour's over. Take a look around. No, nareszcie koniec ścieżki. Ja wam lepiej to pokażę, co chodzi, bo... No.
Przejeżdżamy, 21 poziom. Nie widać przez okno. No, tu mamy taki korytarz w sumie, no. Jak z Mission Impossible. Whoa, boss. The secure server update, the vehicle cargo. This could be our opportunity. Pochodzę do typa, możemy pojazd z Pegasusa sobie wziąć. Oczywiście, ile go wcześniej kupiliśmy. Ja nie mam tu nic żadnego. Pojazd osobisty, to macie swoje pojazdy osobiste, jakie macie w garażach. No ja mam dużo garaży, mam tylko dwa pojazdy, także no. Nie ma szału. Możecie brać w niego przekąski za darmo, wszystkie 100% uzupełnić, na napadach się przydaje często. W ogóle też wam polecam ustawić sobie respawnie na biurze, bo tak naprawdę mam tutaj potężny garaż, lepszy niż mieszkanie to jest moim zdaniem. I ja sam przez długi czas, w sumie teraz chyba nie mam, ale wcześniej miałem na swoim głównym koncie na biurze respawnie się, bo jest to moim zdaniem jeden z najlepszych opcji. Ponieważ to z misji odpalamy, nie? Ale taki system, że zawsze odpalam GTA i dopiero auto importuję, żeby jakby najbardziej być, jak najbardziej wydajny. Dobra, idąc od lewej. A, tu jest nasze mieszkanie, chyba toaleta. Tak, tu jest prysznic. Chyba nie dobra prysznicą mistrz. I tu baz ze sejmą. Mamy toaletę. Tu mamy łóżko. Normalnie się tu budzimy w tym łóżku. Tu mamy jakieś biurko. Oczywiście jakiś alkohol. No i tego typu rzeczy. Szafa z ubraniami, żeby się przebierać w którymś miejscu. Chyba tutaj, tak, przebrać się możemy. I tutaj mamy nasze biuro, też oczywiście bar, jakbyście nie widzieli, tak typowy, nie wiem, na Wall Street czy tam gdziekolwiek w Ameryce, biuro, że zawsze jest dużo alkoholu. Mówię, że to Polacy alkoholiki, ale dobra. Mamy uzbrojenie, więc to będzie, w sumie nigdy go nie otwierałem, nigdy nie miałem tak naprawdę. No i tu mamy jakieś uzbrojenie takie skromne, trochę mi się kojarzy z Fast and Furious, patrzcie pistolety, co tu mamy w pistoletach. Aha, dobra. Dobra, to trzeba można ukrywać po prostu bronię, no to w sumie nie wiem po co to jest. Moim zdaniem to jest bezużyteczne. Może kiedyś było bardziej potrzebne, okej. Okay? Tu mamy naszą kasę, tu mamy na razie mało kasy, bo jakby... A jakby to powiedzieć, no... Nie gram z tego GTA. Jak zrobić kasę na ziemi, no trzeba dużo import-export robić, wziąć opaczki i wybaczcie słuchać tę karetkę, ale jedzie karetka po drodze. Aha, jeszcze nie pokazałem reszty, dobrze wziąć na komputerze, wow. Super, nie? Taka opcja. Bardzo pewnie przydatne. I to dalej mamy tutaj oczywiście jakieś lunety, można podglądać jak się buduje ten budynek, który się buduje przez 7 lat ostatniego GTA. Siedziemy tu, to włączymy telewizor, jakoś no, jest taka opcja, oczywiście wino. Tu mamy na spotkanie z partnerami, abyśmy chcieli, tu mamy, te czerwone punkty są różnego rodzaju magazyny po rozrzucone po całym Los Santos. Też spoko opcja. Tu mamy komputery, to oczywiście potem będzie pełno kasy i tak dalej. I tu mamy jakby taki kurczę, nie wiem, coś w stylu, o tu sobie zrobimy jedzenie, mamy jeszcze sokowa, żeby tego napić, ekspres do kawy oraz tak jakby, nie wiem, chill out, taki przerwę, jakby, nie? Jak się to nazywa po amerykańsku. Te komputery wam pokazywałem, działam jak normalny komputer. Tu wejść nie możemy, z tego co pamiętam dokładnie. Dobra, idziemy na komputer, kiedy przeciągał, jakby. Teraz kupimy sobie import, eksport samochodów oraz paczek. Bo samo DLC jest właśnie import-export i robimy im paczki oraz samochody. Co jest bardziej opłacalne? No bardziej opłacalne paczki. O, no, magazyny w ogóle polecam raz duże kupować. Ja na mainie mam ten magazyn. Ten i ten maksymalnie jest 5. Ja sobie teraz ten w sumie jest taki najlepszy moim zdaniem. Okay. No i teraz kupujecie paczki tutaj po 3, polecam raczej po 3 kupywać. Najbardziej to wychodzi, nie bardziej to opłaca. Jak na nich biznesu zarabiać, też będzie odcinek osobny. Oraz będzie odcinek zarabiać na nich solo, ale to też będzie kiedy indziej. Po kolei wszystko. Teraz przede wszystkim kupić te biznesy na drugim koncie, żeby to wam pokazać. No i tu mamy posiadane magazyny, oraz ile zarobiliśmy z nich, oraz ile mamy tych magazynów, może maksymalnie ich 5 być. Wtedy macie 555 sztuk. To jest takie ogólne podsumowanie, najczęściej tutaj przyjeżdżam właśnie jak jestem w połowie importu i zobaczyć ile mam pojazdów, ile mam paczek magazynów zaimportowanych. Ja to zdaję, mam pojazdy eksportowe.
To jest ten biznes, że chodzi o kradzież aut, ale ten gościu nawija, gam go zmutował, nie? On nam tłumaczy, co on teraz nam tłumaczy, tylko on tak tłumaczy bardziej frajersko, bo nie umie tłumaczyć, tak jak ja, fajnie. Oczywiście lokalizacja nie ma znaczenia. Wszystkie są tak samo, no polecam gdzieś blisko autostrady. Ten mam na mojej mainie, ponieważ mój jeden z pierwszych biznesów, jaki miałem, był najtańszy po prostu. Teraz sobie kupię tu na Grove Street, ponieważ jest najbliżej mojego magazynu, mojego biura. I też blisko, a nie, to nie ta konta, ale to kupię ten po prostu. Mamy oczywiście wygląd ten raz najlepszy, tak mi się najbardziej podoba, chociaż ten jest taki ładniejszy. Ten jest taki bardziej filmowy, wiecie o co chodzi, kupię sobie go. No jak chcemy, powiedzmy, o, namierz pojazd, to tu macie tego waszego magazynu. Macie w przypadku, w dwóch przypadkach to samo, czyli ile macie skradzionych pojazdów, procent danych kradzieży, eksportowe pojazdy, ile mamy udanych. Gdzie mamy nasz magazyn, inne organizacje. Odnowić magazyn możemy zmienić po prostu, mapa magazynu to jest ten ogólny, ale tak może być tylko jeden maksymalnie. Jak je robić, tego nie wytłumaczyć. Tak samo jest tutaj w tym przypadku tego magazynu. Wait, mam opisane właśnie to samo, tylko że w przypadku paczek. Ale ten gościu nawija. Jak robić auta, to mam wytłumaczę, będę to importował, bo nie sobie tego gościa słychać kompletnie. Oj, się zamknął na rach. Dobra, wstawaj. Jeszcze z magazynu pojazdów możemy takie specjalne pojazdy typu kurde, Rajibump i tak dalej trzymać tam Runner 2000, Rainer 2000, czekajcie, opuść pojazdem. Aha, nie mam żadnego, ajajaj, to trzeba kupić. Dobra, muszę iść, no bo nie mam żadnego pojazdu aktywnego. Ogólnie mamy tak, że ja sobie pokażę co chodzi, bo mam na swoim Discordzie taki kanał, nikt o to nie pytał, czy to prosili na kategorii GTA. Ja wam go pokażę, bo pewnie część z was o nim nie wie nawet. A jak ktoś jest na Discordzie, to też o nim nie wie, bo często piszecie takie rzeczy, a nie wiecie o co chodzi. Teraz nam tutaj pan tłumaczy, co mam do zrobienia. Dobra, nas to raczej nie interesuje, bo tam gada, ej, bo jest auto do kradzieży, auto jest w tym miejscu, pilnego pełno federalnych. Czy mam jakichś innych frajerów, no i musisz go ukraść, tak jakby, no, niby legalnie, ale jednak nielegalnie, tak czy wiecie o co chodzi. Nie, jakie auto sobie wezmę z kameleona, was spokojał ten. Teraz wam chcę coś pokazać, tego mojego Discorda, że wam pokazuję, tylko nie działam Discorda, muszę sobie go włączyć. I tylko zminimalizować wszystko, co tu jest odpalone, bo trochę tego jest. O, patrzcie, teraz wam podpalę mój ekran. Jak macie, powiedzmy, mojego Discorda, macie dostępnie, macie wszystkie nowe osoby, to macie kanał rangi, dodajcie sobie rangę GTA. Jest to najważniejsze, dostajecie dostęp do specjalnych kategorii, na przykład tu jest moja ekipa. I tu jest kanał, nikt o to nie pytał, czy tego potrzebowali. Jak zeskrolicie do góry, to macie albo w takiej formie kolekcję aut, gdyby ktoś nie chciał ten, albo macie tutaj według posortowanych standardowa, średnia i wysoka. Musimy zaimportować wszystkie te pojazdy oraz wszystkie te pojazdy, żeby one się zablokowały i się więcej nie importowały i potem tylko te się będą importować. Oczywiście to musicie sprzedawać, będziecie mieli wszystkie FPO full, to się wam w końcu importować, no właśnie to zasetuje. Także interesują nas w szczególności te pojazdy, wszystkie wysokie, a ze średnich interesują nas tylko te po nazwie i po rejestracji, tylko te. Także importujemy wszystkie wysokie oraz tylko te średnie i te standardowe. Także no tu są inne kanały, także macie sobie poszukać. Z pewnością wam to pomoże. Okay, wracając do GTA, moim pojazdem było co? Był to G-Charge. Kurde, no i wchodzimy na kategorie średnie. Proszę bardzo, i ten pojazd się nazywa tak. O, nie, no i się nie zgadza. I są dwie opcje, albo zmieniamy sesję, co jest w sumie średnie, albo go po prostu rozwalamy, także no. No nie zgadza się z rejestracją, czy musimy go po prostu rozwalić. Ja sobie akurat zmienię sesję, ponieważ tak będzie mi łatwiej. To gadać, no tak samo zresztą wygląda sprawa z paczkami, jesteś paczki krotnicze niż się, po prostu paczki wszystkie importujemy i możemy to robić solo tak naprawdę, a tylko eksportować ze znajomymi. No nie wiem, czy mam to wam pokazywać, jak się, no pokażę wam pierwszy odcinek, to może ktoś nie wie. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć o tym imporcie i eksporcie, bardziej, że to mnie interesuje, jak się go robi najlepiej i tak dalej, teraz wam pokazałem takie podstawy, jak to kupić. Ale no, to taki krótszy odcinek ostatnio o nocnym klubie, był dość spory odcinek, między innymi więc paczki są do nocnego klubu, trzeba teraz przypisać. Ale to już nie w tym odcinku, to wam nie pokażę tego, bo to nie jest ten temat.
Myślę, że w następnym odcinku wam pokażę, jak robić właśnie solo te paczki i tak dalej i auta. Ponieważ dużo osób o tym nie wie. Nie ma o tym pojęcia za bardzo, szkoda trochę. Ja to w sumie nagram jeszcze raz. Mam taki film na kanale, który jest stary, faktycznie na mnie niektórzy się trochę może pozmieniały, jeżeli chodzi o sposób robienia tego. Okej, okay, jedziemy. Jak ktoś się pyta, to jest Kameleon ten pojazd. Bo jest masa o nich pytań, to auto kosztuje chyba 100 tysięcy. On jest za grosza, mi tak się podoba, tak się nie fajnie jedzie, to jest elektryk. Jest mega cichutkie, mega dobre przyspieszenia, nawet mają swoją cenę i klasę. Taka jest dwuosobowa, taka limuzyna trochę. Oj. Czemu muzyka nie leci? No i tu będziemy chyba skocznie mieli, tak? Tak, zrobimy to po cichu, nas nie będą gonić, ale my ogólnie tego auta nie chcemy. Także patrzcie, chodzicie na dach na przykład, nie wyciągacie jakiegoś kurde RPG-a. No i tak po prostu niszczycie ten pojazd, a tu jeszcze frajer, żeby mnie gonić. Gdzie on jest tu? Ej, zaraz dzwoni przecież nasz pracownik, że ej, bo jest problem, bo auto się nam zniszczyło. No to się oczywiście zaliczę do tych nieudanych jakby importów, no ale tu się nie przejmujcie, to jest tylko statystyka. Prawda, w sumie nic nie da, a nas chodzi tylko interesuje zarabianie tak naprawdę. No i teraz chodzi o paczki, no to importuję po prostu po 3 najlepiej. No, ja zawsze lubię po 3, jak sam jestem. Polecam opresora zainwestować jak najszybciej, to się najlepiej tym robi opresorem, bo jakiś helikopter typu Buzzard. Często ostatnio jest Buzzard na przestrzeni, także polecam wam pośledzić, kupić sobie Buzzarda, wtedy klikacie tylko tak tu o SecuReserve, pojazdy prezesa i tu macie pewnie, o nawet mam Buzzarda, tylko muszę go płacić, jak sobie go kupicie, to będziecie mieć tego za darmo, wiecie o co chodzi. Także to by było na tyle w tym odcinku, w następnym odcinku wam wytłumaczę, jak robić solo te biznesy, bo oni uważają, że to dość częsty problem początkujący gracz, czy nie wiedzą jak robić te solo. Oraz w ogóle jak to robić, a to wam też wytłumaczę w tym odcinku, jak to robić. Także zapraszam do mojego Discorda, do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, który myślę będzie już za niedługo. Myślę, że teraz co 2 dni będą odcinki, także śledźcie kanał, bo jest tego naprawdę dużo do przekazania, a wszystko robię od nowa, także robię jakby początki, ale z doświadczeniem, wiecie co. Także dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, bajo.